Duża część z Was oglądających ten kanał utożsamia mnie z byciem użytkownikiem ekosystemu Apple'a. Plus, rzecz jasna kojarzy moją gębę za sprawą wszelkiej maści recenzji smartfonów czy tabletów na iOS, iPadOS czy Android. Jednak moja historia z racji 37 wiosen na karku sięga trochę głębiej, a dokładniej gier i początku lat 90. oraz ogromnej fascynacji rynkiem PC w latach 95-2007. I mimo, że raczej w tamtym czasie nie funkcjonowało określenie szerzej PC Master Race, bez dwóch zdań utożsamiałem się głównie i tylko z pecetowym graniem. I owszem, z początkiem XXI wieku zacząłem grać na PlayStation 2 oraz od 2006 roku coraz częściej przesiadałem przed Xboxem 360, tak jeszcze przez lata ciągnęło mnie do grania na pececie. A mój 66-letni tata do tej pory gra. Razem ogrywaliśmy takie gry jak Settlers 2, 3, Diablo 1, 2, 3, trylogię Gothica, Morrowinda, Obliviona, Skyrima czy w kolejnych latach Mass Effect. Pokaż mi swoje towary. Dlatego za sprawą MSI, będącego partnerem dzisiejszego odcinka, dostałem szansę powrotu na łono PC Master Race. I nie jest to żadna recenzja komputera, bo według mnie nie byłoby to ok, mimo iż MSI zawsze daje mi wolną rękę w materiałach, od nie robię płatnych recenzji. Poza tym przez 18 lat na rynku PC zmieniło się wiele i moja wiedza jest żadna względem tego, co oferuje Wam z Masło, Lipton, Black, Wave PC czy Daniel Rakowiecki. Od takie moje przemyślenia po niemal miesiącu używania dosyć mocnego peceta do gier, tak, bo w głównej mierze grałem. Wiecie, za moich czasów jak tata pytał, po co komputer, to wiadomo, do nauki, a i tak 99% czasu spędzało się na graniu. Normalka. Aby móc podjąć temat w dalszej części tego materiału, konieczne będzie przedstawienie Wam specyfikacji komputera, z jakiego korzystałem. Rzecz jasna, w dużej mierze został złożony z komponentów od tajwańskiego producenta. Nie jest to komputer z kosmosu, ale średnim też bym go nie nazwał. Płyta główna to MSI Mac Z790 Max Wi-Fi Tomahawk. Całkiem świeży, 20-rdzeniowy, 28-wątkowy Intel Core i7-14700K z 33 MB cache, bardzo solidny RTX 4070 Ti Supreme X, czy jak to woli X. Część z Was może mi słusznie powiedzieć, ale to nie jest jakiś overkill z tym procesorem do takiej karty graficznej? A ja powiem, być może, choć czasem łatwiej będzie podmienić na coś mocniejszego. Dysk MSI M480 Pro 1TB M2, dwie kości Kingstona Fury Beast DDR5 z taktowaniem 6000 MHz oraz zasilacz 1000 W MPGA1000G. A wszystko to zapakowane w budę Mid Tower MPG Gangnir 300R Airflow. Ta, mimo iż nie jestem fanem przesadnego RGB, prezentuje się naprawdę spoko. Solidna jakość wykonania, fajne materiały, stosunkowo cicha, wentylowany panel przedni mi osobiście bardzo siadła. Głośność tyłu obudowy podczas grania to coś poniżej 50 dB, plus przyjemny chłód bijący z tyłu i z przodu. Część z Was może nadal nie akceptować tej transparentnej obudowy. Mi natomiast one od zawsze się podobały. Wnętrza komputerów na przełomie lat stały się, czy ja wiem, sztuką. To jak teraz to wygląda, jak można wyeksponować komponenty, czy po prostu widzieć, co się dzieje w środku. Aż łezka się kręci, że za moich młodszych lat czegoś takiego nie było, albo przynajmniej nie było tak spopularyzowane. U góry mam sterowanie LEDami, wyjście słuchawkowe, wejście mikrofonowe, jeden port USB-C oraz dwa kolejne 3.2. Z racji ostatnich 18 lat grania w trybie kanapowym nie mogłem sobie odmówić podłączenia kompa pod TV. Jakby ktoś pytał, jest to prywatny 65-calowy OLED C2 4K wraz ze wsparciem 120 Hz. No i tu zaczyna się frajda. Tak, za sprawą sparowania klawiatury oraz myszki poprzez Bluetooth można całkiem komfortowo popracować sobie na kanapie. I tak, mimo iż fanem Windowsa 11 jakoś nie jestem, Team Windows XP, tak muszę przyznać, że w ostatnich latach Windows stał się bardziej intuicyjny i przejrzysty niż kiedyś. Szata graficzna wydaje się bardziej przemyślana i schludna, no ale my tu o pierdołach, a jak wrażenia? Cóż, w pierwszej kolejności włączyłem natywną rozdzielczość 4K ze skalowaniem 200%, wsparcie HDR oraz 120 Hz. Teraz nie pozostało mi nic innego jak odpalić Steama i pościągać sobie trochę gier, które w ostatnich latach ogrywałem na handhelda. Oczywiście do tego sparowałem pada od Xboxa, a jak ktoś woli, może także od PlayStation. Klasycznie, jak to na Polaka przystało, poleciały takie gry jak Cyberpunk 2077, Wiedźmin 3, Metro Exodus, God of War czy ukochane przeze mnie Red Dead Redemption 2. Miałem z tymi tytułami styczność jeszcze na PlayStation 4 oraz Xboxie One, czy teraz na Series X oraz PlayStation 5, więc łatwiej mi było dostrzec różnice w jakości. Choć z drugiej strony, będąc fair, porównywanie mocnego peceta do konsoli za około 2000 zł raczej nie ma większego sensu. Co nie zmienia faktu, że różnice w renderowanej grafice da się odczuć gołym okiem. God of War bez większego problemu w Ultra w 4K w
natywnym 4K utrzymywał solidne 60-70 klatek, Boziu gra mimo upływu lat nadal wygląda świetnie. Cyberpunk 2077 z włączonym ray tracingiem przy natywnej rozdzielczości 2K był akceptowalnie grywalny, coś około 40-45 klatek. Dopiero korzystając z DLSS w trybie jakości, wynik ten oscylował w granicu 100 klatek w 2K, a stabilne 60 FPS w 4K osiągnąłem w trybie Balance. Jedna z moich ukochanych gier w historii Red Dead Redemption 2 w natywnym 4K oraz wszystkimi suwakami w prawo osiągała około 50 FPS. Aby nie pozostać gołosłownym, pozostawiam Was na chwilę z wynikami w grach, wracam za minutę dwie. Jak się okazało, rzecz jasna, gry to tylko kropla w morzu możliwości współczesnych pecetów. Mimo iż na co dzień korzystam z Final Cut Pro działającego tylko i wyłącznie na Mac, nie mogłem odmówić sobie sprawdzenia programów takimi jak Geekbench 6 czy 3D Mark. Prawdę mówiąc, nie wiem, jak to wygląda na rynku PC, więc wyniki pozostawiam waszej interpretacji. Co do kultury pracy, jako osoba od lat przyzwyczajona do pracy na ARM oraz ostatnim razem składająca swój prywatny komputer w 2006 roku, chciałem tylko powiedzieć, że aktualne pecety to nie są już pecety sprzed 15-20 lat. Ja wiem, że użytkownicy ARM nadal oceniają użytkowników PC jako właścicieli startujących rakiet w kosmos. Tak, jasne, nadal pobór mocy jest spory, zapotrzebowanie na moc jest odczuwalnie większe niż w przypadku ARM, ale sama praca stała się naprawdę o zgrozo przyjemna. No dobra, kogo ja chcę oszukać? Jaka praca? Granie w gry. Jak wspomniałem, jeżeli chodzi o głośność komputera, ta podczas pracy oscylowała w granicach 40-45 dB podczas grania. No i siłą rzeczy spore możliwości oraz komfort grania niesie za sobą także niezły pobór mocy, a przynajmniej dla zwolenników ARM. Tak wiem, powtarzam się. Zaznaczam, nie bawiłem się w żadne podkręcenie CPU czy GPU. CPU spoczynku osiągało poziom 80-85 W, aby przy obciążeniu podczas grania zbliżać się do 180. Całkiem sporo. Podczas intensywnego grania całość komputera raczej nie przekraczała 500 W, bujając się gdzieś pomiędzy 440-460. Temperatura karty w spoczynku to około 30 stopni, w stresie nie dobijała do 70. Moim zdaniem wynik bardzo ok. Tym bardziej, że jako zwolennik trybu kanapowego ani głośność, ani temperatury w ogóle mi nie przeszkadzały. Od niezależnie czy grałem na głośnikach czy słuchawkach, poziom mniej więcej takiej samej słyszalności jak konsole aktualnej generacji. I cóż, moja blisko miesięczna styczność z PC-tem dała mi więcej do myślenia niż mogłem się spodziewać podczas wyjmowania komputera z pudełka. Rynek PC Master Race w ciągu ostatnich o zgrozo niemalże dwóch dekad zmienił się. A to ci niespodzianka. Podejście do wzornictwa, jakości wykonania czy samej kultury pracy jest zupełnie na innym poziomie niż kiedyś. I owszem, nadal możesz złożyć znacznie tańszy komputer lub odczuwalnie droższy, aby dopasować go pod swoje oczekiwania i możliwości finansowe. I prawdę mówiąc, nie wiem ostatecznie, ile kosztuje omawiany dzisiaj komputer, ale pozwoliłem sobie na prowizoryczną wycenę. Karta graficzna to około 3900 zł, płyta główna to 1000 zł, zasilacz 900, dysk około 370, RAM 550, obudowa 680, co plus minus da nam około... Dla jednych będzie to sporo, dla innych mało. Dla mnie osobiście jest to kwota, czy ja wiem, przyzwoita. I teraz tylko mogę powiedzieć, że żałuję, że urodziłem się tak wcześnie. Gdybym był młodszy, nie miał dzieci, zobowiązań rodzinnych lub prowadził kanał o innym charakterze, nawet bym się nie zastanawiał. Są takie chwile, że zazdroszczę moim znajomym z branży PC. Każdy z nas przez lata skupił się na czymś innym, a przebranżowienie w moim przypadku oraz nadrabianie zaległości z ostatnich lat nie wchodzi w grę. I aby zamknąć klamrą cały dzisiejszy wywód, osobiście nie widzę żadnych większych minusów posiadania fajnego peceta do gier, szczególnie podobnej konfiguracji, jaką dostarczyło mi MSI na potrzeby dzisiejszego materiału. Jak macie możliwości finansowe, czas na granie oraz niestraszne wam wyższe rachunki za prąd, nic tylko brać. No i na koniec moje pytanie do was, gracie bardziej na pececie czy na konsolach? A jeżeli już gracie na pececie, to tylko gracie, czy jest to także wasze główne narzędzie do pracy, nauki i rozrywki? Zapraszam do kulturalnej dyskusji w komentarzach, ja dziękuję serdecznie za obejrzenie materiału do końca, no i dziękuję MSI, że mogłem przypomnieć sobie, jak to jest pograć sobie na solidnym pececie. Nostalgia 20 na 10. Miłego, spokojnego dnia, popołudnia, wieczoru i nocy również życzę. See ya!